Dzisiaj gramy w chowanego, ale nie mogę skakać. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jeśli skoczę, to przegrywam i widzowie wygrywają. Uwaga, lecimy do Brookhaven. Okej, jestem, słuchajcie, w grze i mam nadzieję, że widzowie od razu się tutaj nie rzucą. Dlaczego to się tak długo musi okręcać na tym spawnie? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć, bo ja wtedy nie mogę uciec. Uwaga, uwaga, widzowie, dziś nie mogę skakać, ale muszę się chować bardzo dobrze. Nie wiem, gdzie mam uciec. Nie wiem, gdzie mam uciec. Może ucieknę sobie tutaj. Dziś się, słuchajcie, nie przebieram, bo to nie jest taki kamuflaż, ale dziś po prostu chowam się po mapie. Więc uwaga, uwaga, widzowie, w sumie to możecie mnie za momencik szukać. A co tam? Ja myślę, że najpierw możemy sobie pójść do tego właśnie metra, ale... jak tam wejdę, to nie będę was widzieć. Więc wiecie co? Wydaje mi się... teraz nie podskoczyłam, tylko wlazłam na ten kosz. Wydaje mi się, że ja sobie pójdę jakoś tutaj. Będzie problem, jak ktoś sobie zabierze to miejsce do budowania domu. To wtedy będzie problem, słuchajcie. Ale na razie nikogo tutaj nie ma. Więc ja mogę tu stać. Tam ktoś już jeździ autem i zobaczymy, czy oni mnie tu, widzowie, znajdą. Sprawdźmy czat. Leni, czuję w kościach, że dziś chowany. To było dobre. Tak jest, dobrze ci kości mówią, więc pozdoleni. No dobra, no to dobrze czujecie w kościach, więc... dobrze czujesz w kościach. A, źle napisałam, ale słuchajcie, wiem, że CH w kościach. Żeby nie było. Dziś chowam się, ale nie mogę używać jumpa. Okej, dziewczyny też niech wiedzą, o co chodzi. No dobra, i niech mnie teraz szukają. Ja na razie się przesunę tutaj, bo ten dymek mój widać. No i nie chciałabym, żeby one to zobaczyły. Ale zaraz jak zniknie, to słuchajcie, tutaj sobie już przejdę bliżej. I uwaga, jesteśmy. No dobra, no to tak, jestem w idealnym, słuchajcie, miejscu. Jeszcze tutaj nigdy się nie chowałam. Ono jest super, bo zobaczcie, jak dużo rzeczy widać. A tak zazwyczaj dziewczyny to nie będą zaglądały na górę. Omega, to szukamy. Tak jest, no to szukajcie, dziewczyny. No dobra, doczekać się nie mogę, aż wygram z wami dzisiejszy odcinek. Ustawiam stoper, słuchajcie. Ej, obczajacie takie memy z takimi kotami, które mają takie śmieszne dźwięki, że takie ha, ha, ha. To ja, słuchajcie, no, sobie to małpuję i też tak umiem, jak ten kot używać. Uwaga, poczekajcie. Nie mogę, bo mi się chce śmiać. Ale ty koty śmieszne. No. Poczekajcie, jak się wczuję, jak zapomnę, że muszę to zrobić, to lepiej to zrobię. Uwielbiam te koty z memów. Dobra, czas start, słuchajcie. Dopiero odpaliłam czas, więc zobaczcie, jakie fody tutaj macie. Więc mnie szukajcie, widzowie. Ja nie mogę jumpować. Wydaje mi się, że teraz tak. Dam wam 2 minuty może na znalezienie mnie tutaj. A jak mnie nie znajdziecie, wiadomo, punkt dla mnie i zmieniam miejsce. Chyba, że gdzieś pomiędzy tym wszystkim skoczę. Prawie gdzieś tam szukają, szukają mnie, ale znaleźć nie mogą. 0,5 minuty dopiero minęło, więc no co, ja chyba się tutaj rozsiądę, słuchajcie, wygodnie. Patrzcie, nawet można powiedzieć, że siedzę na widoku niemalże. Nie, no to mnie nie ma opcji znaleźć w ogóle. Oh my god, co ja robię? No dobra, widzowie, znajdziecie mnie kiedyś czy nie. Minuta minęła. Połowa z waszego czasu, widzowie. Co wy się tak obijacie? Dobra, jedzie tu ktoś na rowerze, słuchajcie. Jest najbliżej mnie ze wszystkich. O, ho, ho, ale spadła. O, dobra, dobra, uwaga, uwaga. Są już dwie. Zobaczymy, jak im pójdzie. Minuta 20, widzowie. Czy ja wygram? Co wy tam piszecie? Gdzie ta Bella? Gdzie Bella? Wow, szukamy jej, wow. Gdzie ty możesz być? Oh no, oh no, oh no. Nie zobacz mnie, nie zobacz mnie. Minuta 30. Minuta 40. Uwaga.
Minuta piądzie. Jeszcze nie. Jeszcze chwila. Siąd, dobra. I ostatnie 10 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha, 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 ha. Słabiaki. Dobra, słabiaki. Dobra, to teraz tak, zmieniamy miejsce, słuchajcie. Okej, napisałam im wszystkie zasady, że mieli w ogóle 2 minuty na znalezienie mnie. No i przegrali, punkcik jest dla mnie. Teraz też już wiedzą, że jestem sobą. Słuchajcie, dobra, okej, uwaga, uwaga. Schodzimy sobie tutaj z góreczki. Dobra, teraz tutaj może, aha, w sumie sprinta to ja przecież mogę używać. Więc sobie go poużywam. Biegnę teraz przez tą drogę. Okej. Okay. Tym bardziej, że napisałam im, że zmieniam miejsce, to mogłyby sobie, słuchajcie, odsunąć kamerę i zerkać gdzieś, gdzie się jakiś punkt porusza. A one tego nie zrobiły. O my gy. No dobra, to wiecie co? Czas, uwaga, start. A ja myślę, że w tym momencie, żebym, słuchajcie, tutaj nie zgłodniała. Teraz sobie to rozhajcujemy. Okej, okay, mam już żarełko. I mamy ogień. No i ja sobie usiądę znowu. Hehehe. No i sobie siedzę. I zobaczymy, czy przywoła ich w jakiś sposób te światło. Wątpię, bo ta góra jest dosyć szeroka i po prostu te światło może tam nie padać. No ale ja sobie siedzę, słuchajcie, na chillku, a minuta już minęła. Coś słyszałam. Nie ma czegoś takiego, że coś słyszałam. Chyba, że ogień możesz słyszeć. No to dobra. Szukajcie. Chwila wam została. Hehehe. Oh my god. Dobra, wiecie co, ja już chyba zamykam i jeszcze tu po prostu siedzę, tak mi się wydaje. Poczekajcie, bo jeszcze z tego backpacka można wziąć te pianki. O właśnie, pianki. No to ja sobie tutaj wszystko robię z piankami, ale to lepiej jak wstanę, bo tak to wydaje mi się, że gorzej. No dobra, no to co, robię sobie pianki na ogniu. Czekam nadal, aż mnie widzowie znajdą i znaleźć nie mogę. Masakra. 2000 years later. Tylko teraz tak, jak wezmę sobie rower, to spoko, bo on mi się zespałni od razu i też nacisnę X-ik, to zejdę z niego, nie będę musiała skakać. To jest dobry pomysł. Duke Heaven i Berek. Dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć na moim kanale, a ja bardzo chętnie coś takiego dla was właśnie bym nagrała. Dobra, idę sobie do samolotu w sumie. Aha, przecież tędy nie można wejść, tak? O nie, żeby się na nikogo nie nadziać. Idę na samolot. Dobra, usuwam. Chłe, chłe, chłe. No to ja idę na samolot. W sumie dlaczego ja sprintu nie używam? Okej, okay, dobra. Teraz tak, będę leciała samolotem, słuchajcie, w tym miesiącu gdzieś. Ale walizki nie będę brała, bo ja chcę bardzo dużo rzeczy stamtąd przywieźć. Wow! Nie, no będę brała, ale właśnie, o, ciuchów dużo nie popakuję. Tylko miejsce zrobię na jakieś fajne rzeczy. No dobra, no to tak, no to ja sobie siadam. O nie, usiadłam. Jak ja wstanę nie skacząc? Oh my god. Mam na to jeden sposób. Oh no. Muszę zespałnić chatę i tam się tepnąć. To jest mój sposób. Teraz mam turbulencję. Napiszę im to, więc na bank wtedy oni skapną się, że chodzi o te miejsce, a wtedy ja się stąd tepnę do domu i będę mogła spokojnie go zbudować. Najgorzej, że nie ma kamer tutaj, słuchajcie, przy samolocie i nie będę mogła zobaczyć, czy oni już tu podchodzą. I zobaczymy ich reakcję. Albo ktoś napisze samolot i jedziemy, albo nic nie napiszą i od razu będą lecieć. Przenoszę się. Nie mogę się przenieść, póki siedzę! O, Johan, no pomyślcie. No właśnie, no właśnie. No dobra, lipa, bo nie udało mi się uciec, bo musiałabym podskoczyć. Więc będzie tutaj punkt dla was, słuchajcie. Więc 2-1, niech, no kurde znowu. 2-1. Hehehe.
Teraz słuchajcie, może być ostatnia runda. Więc teraz już jak wstałam, to słuchajcie, przenoszę się. Patrzcie, widzicie, w ogóle będąc w samolocie się nie można przenieść nigdzie. Dobra, uwaga! Uwaga, buduję sobie chatę. Chatę sobie buduję. House control. Zasłaniamy okna, zamykamy dom. Rób się szybciej, błagam cię. Zamknij się, domie. Dobra. Światła! Światła trzeba gasić! Trzeba gasić! Trzeba gasić światła! Tiruriru! Dobra. Musi być ciemność. Pamiętajcie o tym. Teraz idziemy... Nie! Usiadłam! Niechcący! Wiem! Wiem, jak z tego wybrnąć! Muszę zmienić chatę! Nie dam wam punktu! Nie dam wam punktu, widzowie, nie ma opcji! Ale ja przez to... Słuchajcie, się... nie będę mogła wybudować w innym domku. O, mam list w skrzynce. Ale muszę wyjść, żeby go przeczytać. Jak ja mam to zrobić, widzowie? Ratunku! Nie, ja wam nie oddam punktu. Usuwam dom! Usuwam dom! Hła, 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 hła! Czy ktoś może mnie przygadnąć do swojego domu, błagam? Czy ktoś może dać mi schronienie? Błagam, to muszę podskoczyć. Muszę iść na takie coś. Hello! Hello, gościu! Hello! Idź stąd! Zbanuj ją! To jest nie fair, bo wy łazicie za mną. Cień w cień. I tak po prostu nie może być. Uważam. I stąd już nie wyjdę, bo ja muszę podskoczyć. Dobra. Ale widzowie, jak wiecie, że jest schowany, to następnym razem dajcie mi zmienić lokalizację, a nie lecicie, bo to wtedy psujecie zabawę. Dobra, a ja teraz po prostu podskoczę. No i oddam wam ten punkt. A, zbanował mnie jeszcze na koniec! O nie! Zbanował nas, słuchajcie. Dostałam bana i wy też dostaliście za mnie bana. Chłe, 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 dobrze wam tak. No dobra, no to teraz jedziemy, słuchajcie. Ja na tym zakończę odcinek, ale na razie jestem w metrze. Macie ostatnią szansę, przez to, że z tym domem tak wyszło. A ja muszę być punkt na plusie. To czas start. Nie znajdziecie mnie nigdy w życiu. Absolutnie. Myślę, że na wyspie gdzieś. No, no, no. Gdzie? Też tak myślę, tak? XD. Nie! Nie ma takiej opcji. Nie jestem na żadnej wyspie, a do wyspy mi daleko. Więc minuta minęła. Takim też napiszę, żeby mieli presję. Jejkuś, miałam wrażenie, że ktoś wszedł do metra. Nie ma opcji. Chodzicie za mną. Nie dajecie mi się schować spokojnie, to wam nie powiem. A na wodzie możesz czy nie? Bella nie stresuje nas tak. A mówiła, że dam im presję. Pół minuty, widzowie, zostało. I nie uda wam się. I koniec czasu. Juhu! Wygrałam, wygrałam. Teraz musicie obejrzeć film, aby dowiedzieć się, gdzie się na końcu schowałam. Pa, pa. Dobra, widzowie, jeśli wam się filmik spodobał, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Dajcie znać a propos tego berka, czy chcielibyście berka w Brookhaven? Ja w sumie bardzo. No i też możecie mi podpowiedzieć jakieś modyfikacje właśnie chowanego w Brookhaven, tak jak dziś mam, żeby nie skakać. A ja się z wami żegnam. Pa, pa.